Witam Was tutaj, cześć, witam i zapraszam Was na kolejny odcinek z Swisscans, PlayStation 3, Mass Transit i Green Cities. I od razu na początku mówię, Avizjonarz poza prawem pojawi się w czwartek, ponieważ we wtorek mi się nie chciało, w środę mi się też nie chciało nagrać, więc będzie trochę później, bo mam trochę więcej teraz do pracy z nimi. I tak, czemu jesteśmy na pauzie? No a zaraz zobaczycie, już bardzo. Wychodzimy, mamy dwie rzeczy idące do naszego miasta. Po pierwsze jakieś tam tsunami, ale tym bym się zbytnio nie przejmował. Co nie? No, a nie, no, trochę większe jakieś tam widzimy. Bardziej mi się przejmowało, że mamy trzęsionko ziemi. I to jest tutaj. I tak, zobaczmy, jak jest tutaj z ewakuacją. Ewakuacja. Możemy włączyć ten schron. O, ewakuacja. I tych tu. Mamy dużo pracy, więc możemy włączyć. Zresztą zaczęliśmy już ludzie wychodzić na plus, więc jest dobrze. Dobra, to powinno nam pomóc. Zresztą tutaj w przyszłości będzie ronda, ale to na razie, to jest przyszłość, tak? To kiedyś nadejdzie. Dobra, to tak, to niech działa. Jakiś widok na myszki. O, tego nawet nie wiedziałem. Dobra, tak czy siak. Zaraz nam tutaj będzie trzęść. Czekajcie, gdzie to będzie trzęść? Jeszcze raz wyjdziemy sobie. Chciałbym wiedzieć. Okej, okay, dosyć nam to mocno rozwali nasz główny pod... No nie fajnie, powiem tyle, nie fajnie. Miejmy nadzieję, że tylko to jest gorsze. W ogóle to nie było też tornado. To tak też, tak mniej fajnie jest. Znaczy, no tornado tak tornado, ale jednak fajnie by się pojawiały te wszystkie kwestie, to nie... Dobra, tak, swoją nogą. Tutaj mamy, był taki plan magiczny, aby postawić te wszystkie możliwości tej tam aktywnego odpoczynku. No i to jest pierwsza rzecz, czyli hala. Drugi jest basen. I basen byśmy sobie bardzo chętnie bym postawił. I jeszcze jest yoga. Yoga jest najmniejsza i yoga na przykład można sobie postawić tutaj. O, dobra, dobra, świetnie. I możemy dzięki temu już tutaj trochę zrobić też... zrobić tutaj terraforming terenu. Znaczy to się inaczej po polsku mówi, tak? Ja nie, po prostu nie potrafię mówić wszystkiego po polsku już teraz. Za dużo angielskiego, jak to się ktoś powiedział. Ja już za dużo angielskiego potrafię, żeby umieć jeszcze dużo mówić po polskiemu. Po polskiemu. Dobra, tutaj nie, tutaj to akurat to już by przydało się, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Tak samo tutaj. Dobra, no i tutaj będziemy tym później walczyć. Ogólnie dzisiaj się będziemy zajmować popytami. No i oczywiście walką z tym, co się tutaj wydarzy po tych pedestopach. I w międzyczasie tam autostradę byśmy sobie dociągnęli. Nie, tutaj. Tu. Tu widzę, że jest jakiś kolek się zaczyna robić. Co tu się wyczynia? Ale okej. Po pierwsze, czemu tutaj są 3, a tu się nagle robią 4? Czemu to nie jest zupgradowane? Tu masz jakiś problem. Bo tu już są 4, co? A, dobra, tu są 4. No to czemu... Tu już są 4. Nie, bez wyciszenia. Na razie tutaj nie będziemy wchodzić aż na takie rzeczy. Serio, i tu już są 4 pasy. I tylko w tym jednym miejscu nie było 4 pasów. Nie mogę. Dobra, to już też ulepszmy. Skoro to tak dziwnie jest zrobione, to tutaj to też zmieńmy. O, dokładnie widzicie. No to jakiś był dziwny bug, bym powiedział. Tak, tutaj coś tak... Nie, to po prostu jest trochę większy ruch, a oni tutaj muszą jeszcze później wykręcać, tylko nie o to chodzi. Ale co tu dużo mówić, ten węzeł nie ma jak dla mnie szans, żeby się coś wydarzyło. O, trzęsie. Dobra, zaczęło trząść. Okej, dobra, niestety nam się trochę tych rzeczy zawala. Już widzę, że nam tutaj się te bulwady wywaliły, co jest... Zobacz, ponadto mi się jeszcze tutaj zbić tsunami, to też jest kiepskie. Dobra, trzęsie. Okej. Póki co widzę, że ten budynek jeszcze przeżył, więc jest dobrze. Jest na razie dobrze, bo poszło w tym kierunku. To nie zmienia faktu, że i tak jest źle. Dobra, nasza kolejka linowa jeszcze żyje, nie wiem czemu. Znaczy, jakim cudem, bym powiedział bardziej. No, ile to jeszcze będzie trwać? Ojejku, tu zrobiło się tsunami. No, to jest gorsze. Co na gdzie tutaj jest...
Aha. No ma, czyli trzeba będzie rozwalić trochę tutaj. Trochę dużo trzeba będzie rozwalić, kurczę. Ja ulczę, nie mogę. Słucham, że ta da się na... Nie, to jest najgorsze. Dobra, wylała się woda. No tutaj, ten statek, czekajcie, to jest idealna miniaturka. Ten statek tutaj walczący z tym. To jest to, trzęsienie ziemi, kurczę. Tam się pali, tam jakaś zorza. To jest miniaturka, poczekajcie. Dziękuję bardzo. Mam już miniaturkę. Ten się zaczął jeszcze palić, świecić wszędzie. Okej. Okay. Dobra, to nam całkowicie zniknęło. Ten słup po prostu się wyłączył. Dobra. Chyba skończyło się, dobra, skończyło się. No i tak, mamy niestety złą wiadomość. Ta wiadomość brzmi w ten sposób, że musimy poczekać jeszcze tutaj to... Aż stąd woda se pójdzie. A po chwili niestety... Jeszcze była kolej jedna, no ja kurczę, nie mogę. Akurat myślałem, że to już nam oszczędziło, ale normalnie. No ma, jedną szynową mogę akurat dosyć łatwo odbudować, więc... A, dobra, cofam to zdanie. Że możemy ją łatwo odbudować. Dobra, odbudowana. Nie, czekaj, napraw. Napraw. Napraw, dobra, to jest naprawione. Co jest tutaj? Bardziej muszę teraz walczyć ze skutkami tego, że tutaj coś przeszło. Nie powiem co. Napraw, dobra. Okej, okay, dobra, całkiem nieźle. Gorzej z tym, że tutaj jest jeszcze trochę rzeczy do naprawienia. Po pierwsze, mamy tę kładkę, którą musimy niestety wywalić. Po drugie, niestety musimy walić to. I to jest większym problemem dla mnie. I część z was może się domyślać, czemu ja to zrobiłem. Zrobiłem to dlatego, żeby odbudować tą część. Inaczej bym tego nie mógł odbudować. To jest tak zwany niestety bardzo, bardzo duży, irytujący bug City Scanners, ale jak parę osób na pewno będzie wiedzieć, z tym nic, kurczę, się nie da zrobić. No ma, poczekaj. Okej, okay, widzę, że jeszcze tu jest problem z tą wodą. Co jest? Kurczę. Czemu to tak skacze? Dobra, i włączmy play. Dobra, poczekaj, czy. Dobra, to tak, jak tutaj sobie ta szła droga? Ta droga sobie szła. Daje linie pomocnicze. Okej, okay, tamto jakoś, tak? Dobra, dotąd. I stąd było to zejście tej... O tej fajnej drogi. No dobra, bo tu jeszcze jest trochę przylane. No ale dobra, woda na razie tutaj będzie się wylewać i rozlewać, tak? To akurat... To nie wątpię. Ty nie masz podłączenia do drogi. Dobra, projedźcie. Przyspieszmy trochę czas. Bo ludzie i tak się pojawiają, więc to jest już pół biedy. Nadziewam się... Co? Tutaj te pociągi, zapomniałem już o tym, że na tutaj są. Wow. Interesting. Very, very interesting. No ma, czy to już dałoby się postawić? Dałoby się postawić. Tylko nie wiem, czy to jest dobre miejsce. No ma, to ponieważ nie wiem, czy to jest dobre miejsce, to najpierw budujemy sobie tą drogę, a później pogadamy zresztą. Pierwsze wyłączmy... Aaa, już wiem, to tutaj jest źle. To jest siatka włączona, a siatka i bulwary to się zabi po prostu. No ma, te krematorium tutaj trochę jest nie na miejscu. Powiem tyle, te krematorium trochę to jest na pewno nie na miejscu. Okej. Okay. Widzę, że masz problem. A ja nie lubię, jak ktoś ma problem. Bo to znaczy, że ja będę mieć też przez ciebie problemy. Ale okej, okay, spróbujmy teraz. Czy na pewno nie da się zrobić, żebyś tutaj zjechał po ludzku? Bez wyczyniania cudów? Chyba nie da się. No dobra, poczekaj, to jakoś... Jakoś zrobimy to, tak? Żeby nie było. Jakoś próbujemy to załatwić tę sytuację. No ma, tak, dojedziesz też dotąd. Później jedziemy sobie stąd dotąd. Później od ciebie... dawaj, to bym chciał postawić. To miejsce jest zajęte przez tą głupią drogę, tak? Chcę ustawić w pobliżu wody. Tu jest woda. A, tu się zrzędzisz na to. Okej, okay, dobra. Jest, włazik. Dobra, weszło. I jeszcze trzeba naprawić to. O kurczę.
Dobra, jednak nie weszło tak dobrze, jak to miało wejść. Napraw, napraw. Napraw, nawet linie wodne pozwaliło, kurczę. No to już jest trochę... A, tutaj na wodzie widzę, że trochę się zrobił jakiś taki rozgardzież trochę, bym powiedział, że wręcz. No, tu jest w ogóle dużo linii wodnych, tak jak ktoś mnie nie ogląda tak długo, to nie wie, ale tutaj jest dużo linii takich wodnych. Dobra, no i tutaj dalej ta droga będzie musiała jechać, o, dotąd. Dobra, i tutaj handel niech się buduje jak był, bo to tutaj jest dzielnica przecież handlowa. Ściśle, wyłącz światła, bo takich złych rzeczy ja tutaj nie chcę. I dalej musimy naprawić naszą kolejkę górską. O, tsunami. To też całkiem niezłe te tsunami, tylko tak powiem. Okej, czy my tu przypadkiem nie mieliśmy jakiegoś schrona? Nie. No to chyba tu mamy jeden z... Tak, powiem jeszcze, tamtych zwolnijmy. Bo oni to już powinni pracować. Do domu. Natomiast wy... ewakuować. Dobra, wy się ewakuujcie, natomiast jak, gdzie to było? To było tu. Kolejkę tą górską chciałbym naprawić. To jest chyba tunel kolejowy, który został rozwalony. Tak mi się coś wydaje. Ten na dole. Tak. Jeszcze nawet tunel kolejowy to zwaliło. Ja nie mogę. Ja kurde, czemu nie mogę? Wszystko rozwaliłeś już. Dobra, wracając do Meditum, czyli do naszej kolejki linowej. Ona jedzie stąd. I później... Czekaj. Co? Nie mogę tego naprawić? Okej, dobra, to jest... To jest duży problem, powiem tyle, to jest duży problem. Bo teraz z tym będzie problem. Dobra, no to tak, to niestety musimy wywalić tą część i tą. I teraz tak, stąd... Musimy wymyśleć, jak tutaj zjechać. Bo tak, bo możemy po prostu tak tu w dół, ale to byłoby zbyt proste, a ja nie lubię rzeczy prostych, ja lubię bardziej skomplikowane. Okej, dobra, tak zjeżdżasz i tak tutaj zjeżdżasz, dobra. I teraz pytanie, jak ja tutaj zrobię tą naszą, o tą kolejkę, żeby ona przyjeżdżała nad tym. A, dobra, nie jest aż tak źle. Świetnie. Jedziesz sobie stąd, później stąd tu, dobra, no i idziemy. Dobra, tu widzę, że całkiem nieźle. Więc, a jak tam promy się naprawiły? Dobrze jest. Promy są, jak były, tak są. Dobra, czyli tu jest dobrze. Zobaczmy, jak tam tsunami. No tu ta fala ewidentnie przejdzie przez to całe, ale tutaj to zawsze idzie. Czekajcie. Czy kolej jednoszynowa ocaleje? Chyba tak. Chyba ocaleje. W ogóle tutaj jakoś wywaliło ten... Tak, tutaj coś wywaliło. Tu kompletnie coś to zejście do tunelu wywaliło, ale tak czy siak. Tak, no, co daje. Nawet te budynki niektóre się trzymają, zobaczcie, jak nieźli. I to po prostu stoją w tej. Ale całkiem nieźle ich tu niestety zlało. Nawet tutaj trochę w porcie, ale tutaj to jest... tu trochę tymi... No trochę przylało, powiem tyle, no naprawdę trochę przydało. Ale co po niektóre drogi, to jak były tak dobre, są tak cały czas dobre. Na przykład kolej linowa. Teoretycznie, o, widzisz tutaj wagonik, który czas jedzie w dół i dojeżdża do Nikon, bo tutaj była stacja. Tak, chyba kolej linowa jest najgorsza, bo się najłatwiej rozwala z tego, co widzę. Dobra, no to musimy niestety przestrzegać. Ale wracając do Meditum, czyli do tej autostrady, którą się chciałem zająć, ale to jest w ciągu dnia. Wystrzelmy sobie takietę. W międzyczasie wystrzelmy sobie rakietę. Zwolnił się czas, dobra, zwolnił się czas, proszę bardzo. Kiedy wszyscy tam umierają, my sobie wystrzelimy rakietę. Bo czemu by nie? Ciach. Odliczanie? Dawaj. Jest. Liczy. O! Ze wschodem słońca. Całkiem ładnie. Pięknie. I startuje. A tam wschód. Ale piękny widok. Ej, no serio. Jeszcze zapisywanie gry, ale to mniejsze z tym. O, ruszyło i idealnie ze wschodem słońca. Ja nie mogę. Leci. No rakiety akurat mają nie do końca dopracowaną tam animację. Jak to powinno wyglądać?
ale ogólnie całkiem, całkiem nieźle. Leci. Leci i jest wschód. No, no, no. No wiecie, zobaczymy. Leci w nas. Fiu. No dobra. A, poleciało, poleciało chętnie daleko. Ja to kiedyś tam podglądałem sobie, gdzie jak daleko leci, ale... Dobra, no i powoli ludzie schodzą, schodzą. Będzie budowana kolejna. O, widzicie? To wraca. Jaką ty masz podróż? Czekajcie, czy to się otworzy? No, teoretycznie powinno się otworzyć. Czekajcie, przez jeszcze ten czas. To w ogóle bardzo wolno jedzie. No zobaczcie, no, no jedzie, jedzie. Najpierw tutaj. Otwiera się, nie, nie ma mowy. A ja będę? Nie, ja nie będę. Kurde, szkoda. Ale ty wierzysz. No dobra. Okej, okay, dobra, dobra. Ale w ogóle całkiem szybko się otworzyło. O, i się zamyka. Dobra, czyli od teraz będzie budowana nowa rakieta. Potrzeba do zmarłego. Dobra, dobra, dobra. Poczekajcie, zobaczmy, jak tutaj to wygląda. Okej, okay, helikoptery już latają, bardzo dobrze. Odbudowujemy powoli nasze budynki, to też jest bardzo dobrze. Kolej jednoszynowa, bardzo dobrze odbudowana. No i powoli, powoli, jak będziecie tutaj ratować nasze budynki, o, tu widzę jakąś ekipa ratunkowa poszukuje poszkodowany właściciel. Dobra, o, możemy odbudować, świetnie. Możemy odbudować, świetnie. Kolej liniowa możemy odbudować, tylko niestety musimy odbudować jeszcze tyle, tak. Teraz dopiero możemy zobaczyć, że rzeczywiście kolej liniowa jest najgorsza. Czekajcie, bo jest jeszcze powrót wody. Ale dobra, tu już nie powinno być aż tak strategicznie. Dobra, dobra, powoli, powoli już tutaj wracacie do działania. Brajem, bo tutaj... Tu tak skręca, skręca. Tak, bo tu jest, o, tu jest, tak, bo ja się zastanawiam, gdzie tu jest jeszcze to jedno do zawracania. Tutaj to jest przecież. To jest... A, to jest w sensie, że na wodzie. No tak, to trochę... No ma, to jak to nie będzie po na wodzie, to możemy pogadać. Dobrze rozumiem? Dobrze rozumiem. I to trzeba kompletnie zmienić, bo to mi się w ogóle nie podoba. A, przemysł chce się budować, czyli biura. Tak, tak, bo my przemysłu jako takiego już nie dajemy, tylko biura. A że mamy tutaj nową dzielnicę, piękną, biurową. No to bardzo fajnie. Maria, bo tu jakiś macie problem. Co tu za problem macie? Może drogę trzeba wam tutaj byłoby ustawić. Nie. Ta droga jedzie dotąd. Co jest? Coś nie chce się złapać. Tak, kompletnie coś się nie chce złapać. O, teraz jest. No i teraz leci. Lecisz sobie dotąd. Dzięki bardzo. Proszę bardzo. No to wam może trochę pomóc, po drugie. Teraz nie działa, teraz działa. Ciekawe. Teraz działa, teraz nie działa. Bardzo, bardzo ciekawe. I tak samo ty. Lecisz sobie odtąd. No dobra, no powiedzmy, że takie drobne te. Aleja Ateny, autostrada, a nie, Anita. O, ciekawe. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tak, a potem wracając do meritum. Tutaj za chwilę damy, przebudujemy zaraz ten wiadukt. Tylko zanim przebudujemy, tym się zajmę. Chciałbym bardzo koniecznie to odbudować. Dobra, jest to do odbudowy, świetnie. Tylko tu zaraz znowu wszystko zalało. Tu znowu wszystko. Ale wagoniki działają, dobra, nie ma problemu. Dobra, tu widzę, że też działa. Czujnik sejsmiczny, akurat. On byłoby dobrze, żeby działał. Wy tutaj też już działacie, tylko nie ma drugiego punktu zwrotnego. Tak, zobaczcie, tutaj naprawdę całkiem nieźle nasze te służby ratunkowe działają. Bo bardzo szybko wracają do działania. No bo to działa już. Tutaj, no dobra, tutaj trochę droga się zepsuła, tak? Ale pomijając to, naprawdę całkiem nieźle jest. Dobra, tak, zwolnijmy sobie trochę czas, a właściwie to nawet go wstrzymajmy na chwilę. Jak jest tutaj w ogóle z tym przepływem prądu? No wy żeście nie chcecie trochę podłączyć, co jest problemem, nie będę ukrywać, że nie. Bo tu się... A nie, tu i tak. A, tak czy siak. Ten drut trzeba wywalić.
bo nie mam szans tutaj tam cały czas zdawać tego duka. Nie ma mowy, jak ktoś powiedział. Ale wy tu już macie drut, świetnie. To teoretycznie możemy po prostu tak was podłączyć do reszty świata, ale tak. Ten drut też trzeba wywalić. Tu jest jakieś, są jeszcze druty. Bo czasami gdzieś tam się mogą jeszcze zapłodzić, ale dobra, nie widzę. Ale ta autostrada idzie ze stąd. Ona tu wróci, ale w innej... trochę będzie inaczej wyglądać. Dalej. Wow. Wyłączona jest? Wyłączona jest. Będziesz musiał zawrócić jakoś tutaj. Albo wręcz powiem ci... Poczekaj. Dawaj, zakręć. Nie, tutaj nie wchodzisz. Bo chciałbym, żeby to koniecznie przeszło pod tym. Ale widzę, że masz problem taki. Okej, dobra, czekaj, to wywaliło. O, jest, schodzi trochę w dół. Okej. Nie, dobra, cały czas jest źle. Dobra. Poczekaj. Hem. Za duża wysokość. Poczekajcie. Ja wierzę w siebie, że to mi się uda zrobić. Tym bardziej, że wy też wiecie, że ja to zrobię. Tylko, że wam to się nie podoba, bo ja to zrobię za wszelką cenę. Było w dół i jest. Dobra, tu jest zbyt duża wysokość dla niego. Okej, dobra. A, tutaj jest jeszcze to. Tak, wspomniałem o tym mostku. To są dwa mostki przecież. Dobra. Tak, poczekaj, bo tutaj jest w ogóle... Teraz będzie teraz dziwnie wyglądać. Kurczę. Nie. Dobra, zmienimy to. A, wywal ten mostek. Wywal i ten mostek, niestety. Chciałem, żeby to dobrze wyglądało, tak? Żeby nie było. Ale no niestety, gra nie chce mi trochę pomóc. Więc musimy wziąć w całe swoje ręce. I na przykład zacznijmy od tego, że tutaj trzeba wyrównać teren. Dosyć brutalnie, ale trzeba wyrównać. Dobra. Żeby to jakoś już tak zacznie wyglądało, nie tak jak to było przed chwilą. I za chwilę pójdziemy dalej. Dalej. Wyrównajmy sobie z tym terenem, bo tutaj też idzie do góry teoretycznie. Ale tylko teoretycznie, ja nie chcę tylko teorii. Daj tam, nie marudź, już nie ma. Już nie ma żadnego tsunami. Jak tam z tym tsunami, już praliście się? No i tam nie macie prądu, ale to tak wiem. Dobra. Okej, tu jest jakiś budynek. Dobra, możemy odbudowywać naszą kolej nową, bo to jest dosyć ważne. Jakby nie patrzeć, to jest dosyć ważne tam do komunikacji z niektórymi miejscami. Okej, mamy problem. Houston, mamy duży problem. Widzieliście, co się zrobiło? Się drogi zepsuły. Trochę. Dobra, tu tego nie naprawimy. To też jest do naprawy. Ale dobra, ogólnie już jest trochę lepiej. Dobra, wracając do was. Czy tu już woda płynie? Płynie woda, dobra. Usuniemy stąd drzewka, bo to jest ostatnia rzecz, jaką bym tutaj chciał. Żeby były drzewka w wodzie. Nie, naprawdę. Ja wiem, że nie takie rzeczy da się robić w Skiskanes, ale nie. Nie w moim mieście. Dobra, no i tak, tu sobie pociśnijmy to całkiem prosto. Całkiem zacnie to wygląda. Mówię, że to jest zupełnie inaczej poustawione w kontekście do siebie. To mi się, powiem wam, że naprawdę całkiem podoba. Że to jest tak, a to jest tak. Okej, dobra, widzę, że trzeba trochę tu... Trzeba byłoby trochę podnieść, poczekaj. Tu podnieśmy trochę teren. Już po drugiej stronie. Tak, chociaż tu jest ta ścieżka. Dobra, ścieżkę najwyżej zastanowimy się nad nią, tak? Bo teoretycznie... Ta droga idzie trochę do góry, co nie? Tak, to jest... To chyba jest zgodne z nami wszystkimi. Ale jak ja bym tutaj poszedł o tyle samo do góry, to już idzie do góry. Ja bym chciał, żeby to jechało cały czas na jednej linii. Idealnie byłoby, żeby to było na takiej linii, ale no niestety nie da się. Więc musimy tutaj lekko podnieść teren. Lekko. No dobra, powiedzmy, że to jest lekko dla Cities. No, to podnieśliśmy sobie trochę. I teraz dawaj.
Jest, wchodzi. Mówiłem, mówiłem. Trzeba podyskutować z Sidious, a wtedy da się z nim podyskutować. No tak, skoro to jest na ziemi teoretycznie. Tak, to jest na ziemi. To zaraz zastanowimy się, jak tutaj to wykręcić, bo tak. Bo nie możemy po prostu tego wrzucić w tą drogę. Bo wtedy się zaczynają robić korki. Bo jednak co jak co, wy musicie mieć tutaj własny system drogowy. A tego prawdopodobnie tu będzie jeszcze jechać autostrada kiedyś. Ale niestety tylko prawdopodobnie. Dobra. To tak, to w takim wypadku musimy się tutaj włączyć siatkę. I tak, stąd będzie jeszcze jechać sobie tutaj kawałek prosto, na pewno. I tutaj później będziesz się łączyć z tym. I tak, stąd. Stąd, tu. Poczekaj, nie. Źle. Bad. Very bad. Stąd, tu. Poczekaj, kolego, bo tutaj widzę, że tkwisz w jakimś błędzie i mnie irytujesz. Dobra. Wejdziesz stąd. Włącz tą siatkę. Rzecz. Tak, tutaj będzie podłączenie, ale to będzie później, tak? I stąd po prostu na razie póki co sobie zrobimy takie dojazd do tego miejsca. Chociaż wszyscy oczywiście wiemy dobrze, że to będzie zupełnie inaczej wyglądać w przyszłości. Tutaj jakieś będą inne tego typu rodzaju randka. No i to tak jak możecie się domyślać tutaj, poczekaj. Tu sobie zrobimy drogę, nie autostradę, to będzie taka droga. O, właśnie coś takiego. Tylko w takim kierunku, abyście tu mogli skręcać. No i teraz druga część. Te pociągi. Aby pociągi tutaj dobrze działały i wyglądały, najlepiej byłoby, żeby tutaj był jeden most. To jest pewne akurat. A poza tym, to żeby tutaj kątowo dobrze weszło. Dobra. Kątowo to nie będzie chyba aż takie trudne. Okej. Okej. Wyłącz siatkę. Bo siatka cię w człowieku zgubi. Okej, dobra, poczekaj. Powiedzmy, że to jest... Ta wysokość, co mnie interesuje. To Cities mi powie, że to nie jest ta wysokość, co mnie interesuje. Dobra. Dobra, rozumiem. Rozumiem. Że nic nie rozumiem. A to jest interesująca wysokość. To jest interesująca wysokość przez Cities. Okej, dobra. I jak pięknie tu... No powiem wam, że naprawdę zaczynam być zadowolony z tego węzłu. Małe, skromne coś, co nie? No bo nie wiecie mi, że tutaj jest jakieś wielkie, nie wiadomo co. Ale cieszy. No tak, tutaj drzewka usuniemy sobie, bo tutaj aby dokończyć tą już scenerię tego wszystkiego. Dobra, po pierwsze wyłóżmy ten tunel. Będzie leciutki, powolny zjaździk w dół. No leciutki mówię, a nie nora. Poczekaj, bo tutaj Cities to włączyło swoją fantazję. A to nie jest zawsze dobrym pomysłem. Dobra. Okej. I teraz poczekaj, nie. Wyrównaj, dobra. Stąd tu. I stąd i tutaj, dobra. I teraz... To powoli sobie tutaj schodzi w dół. To nie. I tutaj będzie... I tu nic nie będzie. Trzeba zjechać bardziej w dół. Trzeba niestety zjechać bardziej w dół. Tak, to jeszcze w dół. Okej, dobra, tutaj sobie wyrównajmy. I stąd, poczekaj. Co my można tak nawet zrobić? Poczekaj, o, z tej strony. Dobra, jest zjazd i jest zjazd. Na razie niewidzialny, bo to w teorii o to chodzi, że nie widzimy go. Zjeździsz sobie... Poczekaj, nie, bo tu musisz zjechać szybciej. Tu musisz niestety zjechać szybciej, więc poczekaj, stąd. O, dobra, powiedzmy, że dotąd. To już będzie znaczący zjazd. I później, ja tutaj, żeby nie było... To nie jest tak, że ja do was gadam i tylko i tyle. A tutaj was uczę, jak to tak dobrze zrobić w Cities na PS4, bo na PC macie do tego mody. Różnego innego rodzaju mody, jeżeli chcecie. No bo powietrze, nie powinno się w ten sposób. Po drugie, na razie po prostu tutaj to całe trzeba zakryć. I stąd zrobić zjazdu. Na maksa. No i tak, prawdopodobnie nam wyskoczy coś takiego, jak mamy teraz tutaj.
I to jest zły przycisk. I aby coś z tym zrobić, no to chyba zbytnio nic się nie da zrobić. To jest taka rada z przyszłości, seria. Seria, z tym nie da się nic zrobić, jeżeli macie źle wykalibrowany tutaj ten zjazd. A ponieważ mój jest trochę tak źle zrobiony, no to jak to by się mówi, kit. Będzie cały czas kit. Cokolwiek byśmy zrobili, będzie kit. Jedyne co możemy zrobić, to trochę wydłużyć ten zjazd. I może Cities nas doceni, ale wątpię. I spróbować tutaj zrobić zjazd. W sensie, najpierw tutaj pociągnąć do góry. O, dokładnie. I teraz spróbować. Dobra, to ci się nie podoba. Wyłącz może to. Okej. Nie wiem jak wy, ale dla mnie to taki trochę dziwny ten wjazd. Wygląda na pewno lepiej, ale... Dobra, nie, dobra, wiecie co? Ja się poddaję tutaj. Tutaj jest trochę to źle wychodzi, ale niestety nie na takie zjazdy, jak to by było tutaj. Więc tu po prostu sobie zrobimy taki zjeździk. Tutaj taki długi, no bardzo ładny. Zjeździk w dół, projekt to wybórz. Tutaj widzę, że już jest kolejny ten tunel. I tu po prostu będzie wykręcisz. I tak samo będziesz tutaj wykręcać do tego tunelu, co już jest. Dobra, to takie, to jest zrobione. Jedynie co jeszcze tutaj jest potrzebny drut. Ja bym tutaj sensownie podłączył drut, to na ktoś byłoby zrobione coś takiego. Ale jest jeszcze opcja numer 2. Jakby tutaj ich podłączyć. A mianowicie postawić patyk. I z tego my tu korzystamy. Mamy coś takiego jak pływające, takie tam. I to byłoby naprawdę bardzo fajne w niektórych różnych miejscach. W sumie nawet możemy postawić to gdzieś tutaj. No, o, tu pod tą kolejką. Ale tak, to niestety ma jeden wielki minus. Tutaj to jest, mogę liczyć trochę. Nie? No bo tak, bo to co to jest? Wyspa Rybacka, a to jest pływająca kawiarnia. Jeszcze mamy, tego jest dosyć dużo, mamy coś takiego. Mamy restaurację na pomoście, dobra, tak. Tutaj, restaurację pod mostem byśmy postawili. Nie no, 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 wiecie no. Tutaj całkiem ładnie tutaj to wejdzie przy okazji. I stąd. Daj mi prostą drogę. Podjedziesz sobie. Tak, jeżeli dojedziemy do tym, będzie dobrze. I będzie dobrze. I bardzo dobrze. Więc prąd. Tak blisko, no. Co mogę zrobić, by tutaj przyciągnąć jeszcze ten drut? Mamy jeszcze taki budynek magiczny, który się zwie... O, coś takiego. I można byłoby go gdzieś tu postawić, ale on jest trochę przeduży chyba. No nie, nam tu nie wejdzie. O, był. Tu by nam wszedł. Nie, no. Tak blisko! Aż ty, kurczę. Malekajcie, wywalmy to więc. Czy mamy jakiś dłuższy park? To jest na pewno mniejsze, to ja wiem. To niekoniecznie. No mamy niby to, ale... Wolałbym już wyspę rybacką, jakbym tutaj już coś takiego chciał wstawić. Najchętniej bym to coś takiego tu postawił, co nie? Ale no... Nawet trudno, postawmy sobie to pływające coś. Będziecie mieli go na czele, ale będziecie mieli prąd. Dobrze, macie prąd? Mnie nawołujcie, że nie macie. Bo macie podłączenie nawet. Proszę bardzo, widzicie? Tak to się robi. Tak to się robi, ludzie. Dobra, no i jeszcze sobie dorzucimy, żeby nie było te parki. Dalej, tak. Tutaj będzie jeszcze na pewno jedna taka pływająca barka. Bo one są bardzo fajne. Ale już trochę dalej na pewno. Najchętniej... Tak, tu sobie na chyba jakąś drogę dociągniemy. To bym postawił właśnie gdzieś... Tutaj po... A tutaj będzie wyspa rybacka, dobra. Dobra, mamy to Houston. I abyście wy tutaj obydwoje działali, to niestety będzie trudne, bo trzeba będzie tutaj puścić drogę. A właściwie to tak tą drogę trzeba nie puścić, żeby tutaj nie wyburzyć jak naj... Okej, dawa drogę jeszcze. Ale wiesz, trochę wykręcimy. Bo chciałbym jak najmniej oczywiście wyburzyć drug, to nie? Ale jak też za mało się tutaj wysiłę, to... Dobra, mamy dwie.
Tylko to teraz trzeba naprawić ścieżkę. Akurat to chyba nie powinno być jakieś ciężkie. Wspomniałem też, że zwolnijmy czas, bo mamy bardzo duży popyt na biura. A na razie ja nimi się zajmuję, jak widzicie, bardzo dużo. Więc niech poczekają chwilę, tak? Jak to się mówi, niech poczekają. Dobra, i dotąd tutaj, dobra, to jest zrobione. Czy gdzieś tutaj jest jeszcze sens stawiać te płatki, tak szczerze? Może na razie tutaj wystarczy. Tak, może na razie, bo już jest i tak naprawdę ich tutaj spadę. Faktycznie możemy postawić jeszcze tutaj w sumie. Z jeden taki, ale to już jest od tej strony. Polegaj. Nie, to jest taki już ten pomost jakiś. W sumie taka mała restauracja, byśmy tu... bo to co to jest? Wypożyczania skuterowca, nie, to nie po tej stronie. Centrum wędkarskie. Tylko trzeba by było wydłużyć trochę tą drogę, ale trochę nie będzie jakiś trudny. Swoją drogą, poczekajcie, tutaj można naprawdę wydłużyć tę drogę. Ale teraz o tym pomyślałem. Jeżeli wydłużymy ją sobie tutaj na maksa, to nie będzie jakieś bolesne dla nikogo, a będziemy tu na końcu mogli, o ty, postawić takie piękne, nie, czekaj. Albo pomost. Dajmy na bogato. Na bogato, panie, pana. Coś takiego, a w tą stronę będzie coś takiego. Tylko ty będziesz już marudzić. No ma, no to akurat cię możemy podłączyć tutaj po prostu. No ma. Macie ścieżkę, macie ścieżkę. Tutaj jest drzewkami bardzo ładnie. I tutaj, czekaj, co to jest? Centrum wędkarstwa, nawet można tutaj sobie postawić. No powiem wam, że naprawdę zaczyna to do mnie przemawiać powoli. Tutaj jak te rzeczy stawiamy. Nawet tutaj też nam coś wyszło, ale... O, to by nam się wyszło. Tak, tylko to jest ścieżka tutaj też. A, dobra, to sobie postawimy. Wow, 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 wow. Chwila, bo musimy się zająć popytem, bo jest... niebezpiecznie duży, bym powiedział wręcz. Jest naprawdę bardzo duży. Tu widziałem, że weszło. Weszło, widziałem, że weszło. Nie kłam, że nie widzę. Dobra, daj mi tu prosto. Dobra. W takim wypadku sobie po prostu na maksa prosto. I tutaj już nie będzie się nigdzie wejść. Dobra, tak czy siak. Mamy tak duży popyt, że nie da się go nawet policzyć. I aby ten popyt tutaj wyrzucić z niego właśnie te wszystkie treści. To tak, tutaj będzie jeszcze handel. Natomiast tutaj będą już biura. I one się tutaj bardzo szybko powinny zająć miejsca, no bo mamy duży, duży popyt. Tutaj swoją nad pod tą właśnie tymi. Będą się budować. Będzie dalej ta droga szła. Okej. Tak, teraz to zobaczyłem, tutaj będzie to wszystko właśnie pod tą drogą. Akurat ja lubię tak robić. Nie wiem czemu, ale ja tak lubię robić. Dobra, okej. Daj tutaj tą drogę, o tak. Tutaj, no powiedzmy, że dotąd na maksa. Później stąd tu. I tutaj jeszcze taką jedną. O, bardzo, bardzo ładnie. No niestety ja jestem taki, żeby wykorzystać na maksa tutaj tą przestrzeń. Dobra, dobra. Może bez przesady tutaj postawimy po prostu biokopułę. Biokopuła wezwana. No, biokopuła, proszę bardzo. A tutaj takie coś. Albo tu macie jakieś właśnie... Tak, by właśnie coś wam brakowało tutaj, no to proszę bardzo, macie. Swoją tutaj nawet. Nawet tu by można było postawić. A macie. A w sumie czemu by nie? Dobra, no i tutaj się budujcie. Biura, proszę bardzo, IT do wyboru. Do wyboru, do koloru. Tak, nimi się jeszcze za chwilę zajmiemy. W ogóle jak tam jesteśmy z czasy. O kurczę, 39 minuta odcinka. Ja tak sobie po prostu. A, gadu. Dobra. To jak tak tu gadu, to tak, sobie tu stąd jeszcze, to już skończymy, dobra, tam dzielnicę tutaj. Mema tutaj widzę, się pojawiła, z podziemi się pojawiła, no to nie za te miasto, jak mewy się z podziemi tutaj wylatują, to ja nie chcę wiedzieć, jaki to jest smog. Dobra, proszę bardzo, macie taką bardzo ciekawą, skoczną ścieżkę.
I żeby nie było, my ją oczywiście tutaj tą autostradę wyciszymy, bo tutaj o, widzimy, że budują takie ładne budynki. Bo nie chcę tutaj właśnie psuć atmosfery. Jak to jest w ogóle z wodą? Z wodą jest tutaj gorzej, bo jeszcze tutaj na razie nic się nie budowało. No dobra, dobra. I tak, tutaj niestety też trochę sobie zmienimy, trochę zmniejszymy rejony podbudowę. Ale tu do czasu. Okej, bo tak. No tak, bo tutaj trochę poszliście do góry. No dobra, no już niech się będzie. I tutaj sobie skręcimy. Tutaj tak ostro po skosie będzie skręt. Chyba jak tak to zrobimy, to nie będzie źle, co? No bo nie wiem, czy trochę nie przesadziłem. Trochę przesadziłem. Dobra, i to tak, to usuniemy. Usuń, delay, delay. Mamy force, tak? Poniekąd. Gorzej z czasem. Czasu nie mamy. W ogóle, nie wiem czy wiecie, nie, może nie uwierzycie mi, ale serio tak było. Kiedy zacząłem nagrywać na YouTube, ja zacząłem nagrywać City Skylines na YouTube nie bez powodów. Zacząłem nagrywać po to, żeby mnie grać. Serio, zacząłem nagrywać po to, żeby mnie grać, bo tak to bym sobie wybrał, o wiele szybciej zbudował to wszystkie miasta i po prostu byłby haja. A tak tu musiałem się ograniczać do dobienia jednego tam odcinka na jakiś czas. I to był mój plan. No niestety, jak możecie się domyśleć, on wypalił jak widzicie. Po prostu dłuższe odcinki. Ale i tak się cieszę, bo gdyby nie to, to i tak prawdopodobnie bym dużo, dużo szybciej skończył Cities. W sensie budował miasta z Cities i miał jeszcze mniej czasu do na wszystko inne. A tak, widzicie, jestem tutaj do was żywy, martwy. Jak tam kto woli to akurat, czy żywy, czy martwy, to nie mnie oceniać. Dobra, ale okej. To było, no. Dobra, i tak, jak tutaj sobie to zrobimy, to będzie bardzo całkiem zacnie. I później tutaj sobie stąd. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, całkiem zacnie. I tutaj pójdziemy sobie właśnie jeszcze o krok dalej. No tak, bo najchętniej to bym włączył linii pomocnicze, jakby się łaskawie włączyły. Ile ma ja tutaj dawałem przestrzeni? Dwie kratki dawałem. Dobra, jak dam im tyle, to będzie też dobrze. No, dokładnie. Dalej, stąd tu. Później... Stąd tu. Stąd tu. I później... Okej, stąd tu. I tutaj sobie puścimy na razie... Tak, włączyłem pałę, ale zbytnio nie wiem po co. Dotąd. Ciach. A, no tak, bo tutaj teraz ta woda wydaje się. No ma tak czy siak, dawaj tutaj jeszcze raz tą dzielnicę, ona tutaj się będzie, o, no, ładnie ciągnąć. Co ja teraz się zastanowiłem? Czy ja tutaj w tym mieście dałem te magiczne przepisy? Bo one podobno dają dużo więcej forsy. Nie wiem jak to jest w praktyce, ale podobno dają dużo więcej forsy niż normalnie by było. Okej. Okay. Stąd, tutaj, ciach, ciach, ciach i ciach. Mamy podłączone. Zapomniałem o tej kolejce, dlatego była pauza. Pewnie tak. A ja już nie zapomniałem. To tak, wracając do tej kolejki. Bo chciałbym, żeby ona tutaj jeździła, co nie? Będziesz jechać sobie tutaj zjeżdżę trochę w dół. O, dokładnie. I tutaj do tego. No, jeżeli tak jest całkiem nieźle, bo przyjeżdżę tutaj całkowicie prawie bezkolizyjnie z tym wszystkim. A jesteś w centrum. No i tutaj, tak jak możecie się myśleć, będzie to. W tej dzielnicy, żeby nie było, będzie jeździć metro i Bambaye jeszcze. Nie ma żadnej z tych komunikacji i tym się zajmiemy w kolejnym odcinku, który będzie kiedyś. Autobusy można puścić, tak? Autobusy są tutaj realną rzeczą, którą teoretycznie nawet bym mógł im puścić, ale ze względów etycznych i dla mnie wiadomych nie będę tego robić. Puszczę teraz jedną linię autobusową dla osoby, ale możecie się domyślać, czemu ja tego nie robię. Czemu nie puszczam tej całej reszty? Słuchaj, tutaj to jest tak ciekawie oświetlone, a tutaj tak jest ciemno. A bo to jest ta ścieżka, która jest tu. No to jeszcze ścieżkę puścimy i tyle. No tak, przyspieszmy czas w ogóle. Wiesz, będziesz mi przysunek tutaj. Na moim tutaj trochę będzie już to jeździć. Nie. W ogóle tak, tutaj jest póki co ten zero szkadronów,
Ale go tu nie będzie później, wy o tym mam nadzieję, że pamiętacie. Mówiłem o tym tam jakiś czas temu. No, tutaj sobie skręcisz autobusik, będziemy pod tym przystanem, bo tutaj mówiłem właśnie, że to jest taki mój plan. Później pojedziesz sobie tutaj. Tutaj. Poczekaj. Tutaj dla tych ludzi. Dla tych ludzi to właściwie. Tutaj i tu będzie na razie finish. Dobra. Dobra. Tak, to jest tyle. Ja chciałem przyspieszyć czas, a nie zatrzymać. Dobra, teraz jeszcze to. I będzie... Dobra, w sumie... No nie wiem, by się przydały te rzeczy. I nie pomoc mi, że to ładnie byśmy zrobili, to by zawsze było lepiej. Okej, dobra, nieźle. I jest za blisko. I wywal wszystko w ogóle. Tak, jasne, bo przecież o to mi tu kurczę chodziło. Tak, dokładnie. Dobra, trzeba uważnie tutaj działać z tymi wszystkimi narzędziami, bo to... Może wyjść tak, jakby człowiek nie chciał. A nie ma przycisku Ctrl Z. Jak ktoś nie wie, co w tym przycisku robi, to jest powrót. We wszystkich programach, w większości filmowych, niefilmowych ogólnie. A jak go nie ma, to jest hit później. No, macie tutaj dojście ścieżki, proszę bardzo. Tutaj z tego co wiem, nie da się puścić po tej ścieżki, co nie? No tak właśnie myślałem. Ale tutaj macie to dojście, więc... Ty tak miałem w sumie zrobić tą ścieżkę właściwie. Żeby była ta ścieżka się tu ciągnęła i tu dotąd. I tu będziecie mogli sobie teoretycznie iść. No czy ktokolwiek skupił się to tak. Z tego to widziałem, że duży jest dół. Okej. Natomiast tutaj dociągniemy to dotąd i będzie naprawdę całkiem nieźle. Dobrze, to tak, co tu dużo mówić? Mamy 161 tysięcy już ludzi. 161 tysięcy. Tak, tak jest lepiej. To już jest naprawdę całkiem nieźle. Biura się tutaj budują, to też jest lepsze. I całkiem nieźle się tutaj nasze miasto rozwija, więc tu dużo mówić. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, możecie zostawić w ogóle. Jeżeli jesteście na moim odcinku, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No dziś się zajęliśmy tutaj sprzątaniem po tym tsunami. Jak widzimy, jeszcze woda trochę jest, niestety. Tutaj różnymi sprzątaniami. I tutaj oczywiście jeszcze po trzęsieniu ziemi całkiem nieźle nam się wszystko tutaj udało przeżyć i w kolejnych odcinkach to kręcić. Powiem wam, że tutaj to od The Green Cities to naprawdę całkiem nieźle się tutaj rozwija i będzie nieźle iść. No was, co dużo mówić. Cześć!